Cześć, witajcie. Parę dni przed Wigilią, przed świętami, chciałabym Wam jeszcze pokazać na Waszą prośbę jeszcze jeden elastyczny ściągacz, który można zrobić na drutach z żyłką na okrągło. Przed kilkoma dniami pokazałam Wam już jeden taki elastyczny ściągacz i bardzo się Wam, niektórym z Was to spodobało, spodobał się on i dlatego prosiliście mnie, czy są jeszcze jakieś inne ściągacze, które mogłabym Wam pokazać. No i jeden jeszcze z nich, taki też bardzo fajny, elastyczny, znalazłam i dzisiaj go Wam pokażę. On jest na zasadzie takiego tego ściągacza angielskiego robiony. Jest bardzo prosty, liczba oczek jest podzielna przez dwa, bo to jest ściągacz jeden na jeden, jedno prawe, jedno lewe. To jest jego prawa strona. Wygląda dosyć fajnie, przede wszystkim ten ściągacz jest bardzo puszysty. Ja proponuję go używać na czapki, dlatego na czapki, jeżeli będziecie robili czapeczkę z tym zawinięciem na przykład, to bardzo fajnie będzie wyglądał, ponieważ ta jego prawa strona, popatrzcie, tu zrobimy zawinięcie i mamy to grube, które tutaj jest bardzo fajnie widoczne, zobaczcie, po narzuceniu oczek jest taki lekki, ja specjalnie zrobiłam jedno okrążenie, same prawe, lewe, bez narzutów i przez to jest widoczny ten skok taki, tą grubość widać tego ściągacza. Jeżeli będziecie robili bez zawinięcia czapeczki, bez tego ranciku, to będziecie mieli tą stronę. Jeżeli ta strona Wam się bardziej podoba, a nie chcecie mieć zawinięcia tej czapki, tego ściągacza, to po prostu po zrobieniu ściągacza odwróćcie to na lewą stronę i dalej róbcie prawo. Ja już też takie coś zrobiłam i to nawet dosyć dobrze wyszło. Tylko z tym, że teraz modne są właśnie te czapki z tymi zawinięciami tego ściągacza. Ten ściągacz, te wszystkie czapki, które do tej pory Wam pokazywałam, one były właśnie tak robione przeze mnie, że zrobiłam ściągacz na przykład 16 cm i wtedy w połowie tych 16 cm, jak wiecie, zrobiliśmy ten taki knik, to załamanie takie i wtedy ta strona jest na wierzchu. One są bardzo, bardzo modne w tej chwili z tymi pomponami u góry, więc ten ściągacz będzie dla Was na pewno bardzo, bardzo fajny, mięciutki, grubiutki i tutaj możecie zobaczyć, że ta lewa strona, ona jest naprawdę bardzo, bardzo taka mięciutka. Tak jak powiedziałam, ściągacz jest bardzo łatwy do zrobienia. Ja już tutaj będę pokazywała Wam któryś rząd z kolei. Co jeszcze można do tego dodać? Ja nie próbowałam tego robić, tego ściągacza, nie próbowałam nigdy robić cieńszą włóczką. Ja w tej chwili robię czwórkami, drutami o grubości 4 mm i on taki wychodzi, taki puszysty. Jeżeli zrobicie cieńszą włóczką i będziecie z tego zadowoleni, to bardzo będziemy Wam wdzięczni, jeżeli napiszecie nam to w komentarzach, bo wtedy inni mogą to również wykorzystać. To jest moje ostatnie oczko, które zrobiłam teraz przed markierem. Markier przykładam z powrotem na prawy drut i rozpoczynamy w tej chwili pierwsze okrążenie. Będziemy robić, ja zrobię z Wami parę tych raportów, później zrobię do końca okrążenie i spotkamy się później znowu w drugim okrążeniu. Zobaczcie, z poprzedniego okrążenia mam lewe oczko z narzutem. Jeżeli chodzi o te narzuty, to proponuję Wam te narzuty, to jest bardzo ważne, żeby je robić przed oczkiem. Zaraz Wam to pokażę. To oczko tu schodzi z narzutem i ja je przerabiam, to lewe, razem z narzutem na lewo. Teraz mam prawe oczko na drucie i kładę włóczkę na lewy drut przed tym prawym oczkiem. Zobaczcie, tu jest moje prawe oczko i ja tą włóczkę kładę, nie robię tego narzutu w ten sposób,
jak normalnie narzuty robimy, tylko kładę go, kładę tą włóczkę na lewym drucie, podbieram to prawe oczko, ja to pokażę bez tego narzutu na razie, podbieram tu od spodu i razem z tym narzutem przenoszę z lewego na prawy drut. W ten sposób, zobaczcie. Następnie mam znowu oczko z narzutem lewy i to przerabiam razem z tym narzutem na lewo. I znowu prawe zdejmuję z narzutem, to przerabiam na lewo. Zdejmuję z narzutem, przerabiam na lewo. Jak zauważyliście, one są zawsze, popatrzcie, jest przed oczkiem ten narzut. To jest ważne, żeby on był, ten narzut, przed oczkiem. I znowu kładziemy włóczkę, zdejmujemy, przerabiamy. Jedno zdejmujemy z dodatkowym narzutem, czy z dodatkową tu nicią, która odchodzi od palca. I tak dalej. I tak przerabiacie do końca. A więc pierwsze zdejmujecie prawe z narzutem, drugie przerabiacie z narzutem. To drugie schodzi Wam z drutu jako lewe z narzutem. Jak przerobicie, jak narzucicie oczka na drut i przerobicie na przykład jedno okrążenie bez narzutów, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, lewe i tak dalej, to później już w drugim okrążeniu. Zróbcie sobie w ten sposób, że to oczko pierwsze, które jest jako prawe, zdejmiecie je z narzutem, tak jak ja to w tej chwili robię. Drugie schodzi Wam z drutu jako lewe, bez narzutu, bo to jest Wasze pierwsze okrążenie. Przerobicie je na lewo. U mnie tu już jest narzut, a więc przerabiam je na lewo. Później znowu następne prawe zdejmujecie w tym pierwszym okrążeniu z narzutem, lewe normalnie na lewo przerabiacie i tak dalej, w drugim okrążeniu na odwrót po prostu. I tak przerabiam to okrążenie do końca, do momentu, kiedy będę miała znowu marker. Ostatnie oczko przed markierem u mnie to jest lewe z narzutem i tak też to przerabiam, przenoszę marker na prawy drut i zobaczcie, mam teraz lewe oczko, bez narzutu, schodzi mi z drutu lewe oczko bez narzutu i to lewe oczko przerabiam, nie przerabiam, tylko kładę znowu włóczkę na lewym drucie i przenoszę to. Prawe oczko było w poprzednim okrążeniu zdejmowane z tym narzutem, a więc pod przednią ściankę wsuwam prawy drut i przerabiam to oczko prawe na prawo. Lewe oczko przenoszę z lewego na prawy drut z narzutem, a prawe, które ma narzut przed sobą, przerabiam na prawo, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę. I znowu, lewe przenoszę bez przerabiania z narzutem, prawe przerabiam z narzutem, który jest tam na tym lewym drucie, na prawo, wsuwając drut pod przednią ściankę. I znowu, przenieść, przerobić, i przerobić. I tak robicie, starajcie się, żeby ten narzut był przed tym oczkiem. I tak robicie do końca tego okrążenia i później powtarzacie wszystkie okrążenia w ten sam sposób, jak do tej pory. To znaczy, mamy dwa okrążenia. Ten wzór powtarza się w dwóch okrążeniach tylko. I znowu przenosimy, przerabiamy i tak dalej, to wszystko, moi drodzy. Tak jak powiedziałam, to jest ostatni film przed świętami, pomiędzy świętami a Sylwestrem jeszcze raz do Was
może nawet dwa razy zawitam. I życzę Wam miłego dnia i jeszcze raz wesołych świąt w gronie najbliższych. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.